Identyfikator podmiotu SCP-011. Klasa podmiotu bezpieczny. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-011 i najbliższą okolicę należy czyścić każdego dnia. Z przyczyn bezpieczeństwa czyszczenie powinno odbywać się przynajmniej 30 minut po zachodzie słońca. Musi być przeprowadzane zawsze przez przynajmniej 2 osoby, które powinny zwracać uwagę na wszelkie nietypowe zjawiska związane z obiektem lub sprzątanymi śmieciami. W razie gdy przedmiotu nie można czyścić przez dłużej niż 2 dni z rzędu, lokalni mieszkańcy muszą zostać poinstruowani o niezbliżanie się do podmiotu. Czynności przechowawcze unieważniono w roku 2004. Opis. SCP-011 to pamiątkowy pomnik ku czci ofiar wojny secesyjnej Woodstock w stanie Vermont. Statua przedstawia młodego żołnierza trzymającego u boku muszkiet i jest wykonana z granitu wydobytego w nieodległej kopalni. Od czasu do czasu SCP-011 podnosi muszkiet i strzela do próbujących lądować na nim lub defekować na niego ptaków. Raporty wykazują, że jego ruchom towarzyszy delikatny dźwięk szlifowania, ale nie narusza to w żaden sposób jego wewnętrznej struktury. Co nietypowe, sam wystrzał jest podobny do wystrzałów ze zwyczajnej broni palnej, pomimo że przedmiot ładuje swoją przy użyciu granitowych kul i granitowego prochu. Pomimo jego starań niekiedy fekalia zanieczyszczają SCP-011. Zaobserwowano rosnące zdenerwowanie w razie większego zanieczyszczenia, powodujące w sporadycznych wypadkach nawet strzelanie do ludzi. Dodatek. Osoby przyporządkowane do SCP-011 powinny przeczytać dokument 011-1. Dokument 011-1. Krótka instrukcja konserwowania. Dokument zarchiwisowany w roku. Dostępny wyłącznie dla pracowników z upoważnieniem 2011 lub wyższym. Informacje dodatkowe. Poziom świadomości SCP-011 wzrósł od pierwszych raportów o aktywności z roku 1995. W 2004 zrezygnowano z procedur bezpieczeństwa, aczkolwiek obiekt nadal pozostaje pod stałą obserwacją. Załącza się historię najważniejszych etapów jego aktywności. Chronologia. 12 marca 1995 roku. Mieszkaniec Woodstock obserwuje ruch oczu posągu. Pierwszy znak aktywności. 30 września 1995 roku. Statua po raz pierwszy strzela z muszkietu. 9 października 1995 roku. Statua zaczyna zestrzeliwać ptaki. 25 stycznia 1996 roku. Oznaczono obiekt jako SCP-011 i zaimplementowano procedury bezpieczeństwa. 14 kwietnia 1997 roku. Zaobserwowano ruch SCP-011 oraz to, że obiekt się rozgląda. 3 maja 2000 roku. Gdy konserwator w żartach krzyczy dobry strzał do SCP-011, obiekt odpowiada dzięki głosem przypominającym ludzki. Pierwszy raz, gdy statua dokonuje wokalizacji. 22 października 2001 roku. SCP-011 rozmawia z konserwatorem. 2001 rok. Statua zaprzestaje strzelania do ptaków. 6 luty 2002 rok. Po błaganiu SCP-011 schodzi z postumentu. Lata 2003-2004. SCP-011 osiąga ludzki poziom świadomości. 5 listopada 2004 roku. Zrezygnowano z procedur bezpieczeństwa. Opieka nad SCP-011 przeniesiona na 17 maja 2005 roku. Zgłasza, że SCP-011 jest do niej emocjonalnie przywiązany. 29 sierpnia 2006 roku. Ostatni test psychologiczny wykazuje u obiektu IQ równe 133.